Hej, czołem. Dzisiaj powiem o dobrych pomysłach Ministerstwa Obrony Narodowej na to, jak działać, jak zachęcać do wojska. No bo o dobrych rzeczach też warto mówić, jeżeli takie rzeczy się pojawiają, to warto o nich powiedzieć, nagłośnić. Już właśnie portal fakt.pl to zrobił i krótki artykulik wyszedł na ten temat, że kolejna edycja programu Trenuj z Wojskiem będzie dostępna już za miesiąc, wszystko to się odpali i wojsko będzie po prostu cywili w ciągu jednego dnia tam uczyć posługiwania się bronią, walki w bliskim kontakcie, udzielania pierwszej pomocy. Także taki pierwszy kontakt z wojskiem, który może być pozytywnym kontaktem, a że pierwsza edycja programu wypaliła, no to ministerstwo wpadło na pomysł, że zrobi drugą edycję. I bardzo dobrze, bo tak jak powiedziałem już na jednym materiale, że na takie akcje jak Trenuj z Wojskiem, to zawsze są wybierani najlepsi instruktorzy, najlepiej przeszkoleni, przygotowani do tego, żeby pracować z cywilami, żeby pokazać to wojsku od jak najlepszej strony. Wiadomo, że to jest taka propaganda, ale warto na tym skorzystać. Jeżeli nigdy ktoś nie miał do czynienia z bronią, no to warto iść po prostu zobaczyć, jak obsługuje się tą broń, jakie są podstawy działania z bronią, jak wygląda mniej więcej wojsko, chociaż na takich happeningach, no to tak na dobrą sprawę nie dowie się człowiek, jak wygląda to wojsko, tylko po prostu dowie się wielu, wydaje mi się, praktycznych rzeczy. Jeżeli ktoś z Was był już na takiej akcji jak Trenuj z Wojskiem na poprzedniej edycji, to niech po prostu w komentarzu napisze, czy było fajnie. Ja podejrzewam, że było fajnie i coś można z tego wtedy wyciągnąć i dlatego też zachęcam do tego, żeby na kolejną edycję, jeżeli ktoś ma ochotę, żeby się zapisał, bo można już od 15 roku życia iść na akcję Trenuj z Wojskiem w ferie, czy jakoś tak to się ma nazywać. Zresztą zaraz zacytuję portal fakt.pl i wtedy zobaczycie, jak to wszystko mniej więcej będzie przebiegać. No i zaczynamy w takim razie. Fakt poznał szczegóły kolejnej edycji programu Trenuj z Wojskiem. Pomysł Ministerstwa Obrony Narodowej zakłada, że już za miesiąc 15-latkowie będą się uczyć m.in. posługiwania się bronią oraz walki w bliskim kontakcie. Generał rezerwy Mieczysław Bieniek jest pełen obaw co do tego rozwiązania. To młodzi ludzie, niedoświadczeni, mogą im przychodzić do głowy różne rzeczy, a trudno ich dopilnować, ostrzega w rozmowie z Faktem. Jak dodaje, wiekiem granicznym na takie szkolenia wcześniej było 18, czasem 17 lat. No i pozwolę sobie tutaj po pierwsze nie zgodzić się z panem generałem, bo wiadomo, że przychodzą ludzie młodzi, niedoświadczeni, ale co może im wpaść do głowy? No tak samo 15-latkowi może wpaść to samo co 25-latkowi według mnie, a po drugie nie ma tam żadnej obawy. A czemu 15-latek miałby się nie przeszkolić, jeżeli jest doświadczony instruktor? No to nie ma żadnego zagrożenia. To jest raz. Dwa. Nie jestem pewien, czy na tej akcji w ogóle będzie strzelanie z ostrej amunicji. Ewentualnie może ze ślepej. Jeżeli ktoś był już na tej akcji Trenuj z Wojskiem, no to napiszcie w komentarzu, czy było tam strzelanie z amunicji ostrej. A jeżeli nie ma tam amunicji ostrej, to tym bardziej nie ma żadnych obaw, no bo czemu? A jakby była amunicja ostra, mieliby iść na strzelnicę, postrzelać do tarczy, to co za problem? Wystarczy jednego z zawodowego żołnierza dać do każdego 15-latka, czy każdego cywila zresztą, bo ani 15-latka nie można samego puścić tak, żeby sobie postrzelał, ani 25-latka, ani 65-latka nie można puścić sobie tak, i podać komendę naprzód, tak samo jak do żołnierza zawodowego. No, gościu nie miał nigdy kontaktu z bronią, nie wiadomo, co mu strzeli do głowy, to jest fakt. Czy nie będzie kierował lufy w kierunku ludzi, czy nie złamie warunków bezpieczeństwa. Dlatego trzeba i to się tak realizuje. Nawet jak przychodzą młodzi żołnierze do przeszkolenia na pierwszy raz, to zawsze tam tego zawodowego się daje gdzieś, pilnuje ten zawodowy, doświadczony żołnierz tego młodego rekruta, czy tam w tej chwili jest dobrowolna służba wojskowa, ten kto przychodzi na dobrowolne, to pierwsze zajęcia ze szkolenia ogniowego czy strzeleckiego są takie, że tutaj się pilnuje tych młodych żołnierzy, tak samo cywilów się pilnuje, nawet jak miałoby być strzelanie z ostrej amunicji, to nie jest to problem, bo broń musi być przede wszystkim cały czas zabezpieczona. Magazynek dołącza się
dołącza się dopiero po zajęciu postawy strzeleckiej. Podejrzewam, jakby to miało być strzelanie, no to najprostsza postawa strzelecka to jest postawa strzelecka leżąc, więc na pewno mieliby strzelać z postawy leżącej, czyli nawet jakby mieli ostrą amunicję i broń, no to sobie podchodzą do tej miejsca, gdzie mają strzelać, do stanowiska ogniowego. Przyjmują tą powoli, na spokojnie postawę strzelecką leżąc. Żołnierz zawodowy obok stoi, doświadczony, patrzy, czy nie są łamane jakieś warunki bezpieczeństwa. Na spokojnie jest magazynek podłączany i dopiero następuje odbezpieczenie broni, przeładowanie i wtedy jest bezpiecznie. W każdej chwili żołnierz zawodowy może zareagować, jeżeli ktoś, komuś coś głupiego strzeli do głowy. Bo nie jest problem z bronią, z karabinkiem, z bronią długą tak zwaną, bo nawet jakby chciał się obrócić ten cywil czy młody żołnierz, który jest dopiero na szkoleniu i lufę skierować w innym kierunku, to ten żołnierz zawodowy, który stoi obok i dba o bezpieczeństwo, w każdej chwili złapie za przewód lufy i nie pozwoli tam w innym kierunku po prostu skierować lufy i będzie to bezpieczne, jak komuś coś wpadnie do głowy, no to bum go w łeb, niech troszkę zacznie myśleć i tyle. Także ja nie widzę tutaj żadnego niebezpieczeństwa, co mogłoby się stać. Tutaj pan generał stwierdził, że 15 lat, no 15 lat, no to jest głupie, że tak, teraz ministerstwo dla 15-latków organizuje, nie, to nie jest głupie, to jest dobre, że dla 15-latków mogą strzelać, czy tam uczyć się posługiwania się bronią, ale nasz cały kochany rząd na przykład zabronił osobom niepełnoletnim uczestnictwa w polowaniach. No to jest debilizm wtórny. 15-latków szkolić z bronią, a uczestniczyć w polowaniach niepełnoletni 15-latkowie już nie mogą. No gdzie tu sens, gdzie logika? No ale mówimy o pozytywnych rzeczach, tak? Także to jest pozytywne generalnie. Nie ma co się tutaj bać o coś, że ktoś komuś do głowy strzeli. Bo tak jak mówię, to wszystko jest... Moment niebezpieczny jest tylko wtedy, gdy już jest broń przeładowana i odbezpieczona. No ale to wtedy żołnierz zawodowy czuwa, jak cywil zrobi jakiś niekontrolowany ruch. Ale leżąc, raczej ciężko mu zrobić taki niekontrolowany ruch, ponieważ już jest złożony do strzału i zgrywa narządy celownicze. Jeżeli coś jakiś niepewny będzie, to bag w łeb, zabezpieczamy broń i tyle, nie ma problemu żadnego. Dobra, czytamy dalej na temat tej akcji. Troszkę będę pokasływał, bo jakieś chrupsko mnie dopadło, a się nie szczepiłem, cholera. Pierwsza edycja programu Trenuj z Wojskiem odbywała się w październiku i listopadzie tego roku. W bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach dla chętnych mogły wziąć udział osoby dorosłe, które uczyły się m.in. strzelania, walki wręcz czy pierwszej pomocy. Pierwsza edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dlatego już 14 stycznia rozpoczynamy kolejne szkolenia. W 31 jednostkach przygotowaliśmy kilka tysięcy miejsc, poinformował 9 grudnia na Twitterze szef MON Mariusz Błaszczak. No i fajnie, 31 jednostek, tylko nie zazdroszczę tylko żołnierzom, którzy będą musieli gnić w jednostce w weekend i bawić się w wojsko z cywilami. Pomysł dobry, ale żołnierze zamiast będą musieli, cholerka, niestety swój wolny czas poświęcić i bawić się w wojsko. Fakt dotarł do szczegółów drugiej edycji programu. Do tej pory mogły w nim brać udział osoby w wieku od 18 do 65 lat, ale teraz się to zmieni. W nowej edycji rozszerzamy limit wieku uczestnictwa od 15 do 65 lat. Nieletni za zgodą rodzica opiekuna. Dopuszczamy zorganizowane grupy harcerzy i strzelców. Poinformował nas Wydział Prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej. Program szkoleń Trenuj z Wojskiem w ferie będzie trwał 7 tygodni od 14 stycznia do 28 lutego. Terminy są dopasowane do ferii w danym województwie. W każdym województwie co najmniej jedna jednostka wojskowa będzie brała udział w projekcie. Ja oczywiście, tak jak na początku, polecam, zachęcam, żeby iść, zobaczyć,
obyć się troszkę z bronią, zobaczyć jak to wszystko wygląda. I tak na dobrą sprawę, no to było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich programach, czy one są pozytywne, negatywne. Na pewno promują wojsko w dobrym kierunku, lepiej niż stragany na dożynkach. No ale różnie to ministerstwo wymyśliło sobie promocję wojska. No ten program na pewno jest dobry i dzisiaj robię reklamę bezpłatną dla MON-u. Ach kurde, chyba za dobry jestem, ale nic. Dobra, jeżeli się podobało, dajcie oczywiście łapę w górę, dajcie komentarz taktyczny, subskrybujcie, będziecie na bieżąco z innymi materiałami. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki. Cześć i czołem.